Cześć kochani, witam was w nowym vlogu i dzisiaj zaczynam przygotowania do wyjazdu. A zanim przygotowania, to jeszcze idę na wizytę kontrolną do dentysty. Potem jakieś małe zakupy, no i co, pakowanie na wakacje. To chodźcie i zaczynamy tego vloga. No i co, jesteśmy po dentyście. Tak. No, było fajnie. Fajnie było, tak. Ale dzisiaj siedziałaś długo chyba, prawie godzinę, nie? No to tak chyba nie tak. No, ale miałaś czyszczenie, co tam jeszcze, nie? I aparacik. No, aparacik jest dobrze. Dopiero to dzień doczulony przed moimi urodzinami. Dzień przed moimi urodzinami, czyli którego? 18 sierpnia. A no to już mała podpowiastka. Ale jeszcze wcześniej też będziemy. No. Bo do pani doktor plombować jeszcze mamy, nie? Tak. No, ale ortodonta. No i w sumie ile już mamy leczenia? Ortodonta? Ale aparat? No, jakoś chyba. 2 lata. No, już drugi rok, nie? No, drugi rok mnie nie właśnie w sierpniu. No i jak? Jest poprawa? No, ja widzę poprawę, że właśnie. Bo wiecie, ja tylko tą trójkę miałam, tak, która przyczyna malić tam do środka, a teraz już taka prosta prawie, że. No, także jest efekt, ale trzeba być jakim? Cierpliwym. I wytrwałym. Dobra, tak. To idziemy. To teraz my jedziemy na zakupy, widzieć jakieś tam niektóre jeszcze rzeczy na wakacje. I kupiłam ostatnio taką odżywkę koloryzującą, ja Ci ją pokazywałam. No właśnie, no! No i chcę Ci testować, więc zapewne pokażę, co mi z tego wyjdzie. Dzisiaj to robisz? No dzisiaj. No, to jestem ciekawa. Ale jakoś wątpię, żeby może delikatna poślata jedynie z tego wyjdzie. No, to może, ale... To jest będzie moje już od nas ostatnie podejście w tym roku. Jakoś. Tak? Tak. I już rezygnujesz z farbowania. Może się uda akurat. Znaczy jedynie takie jednodniowe czasami u mnie widać na włosach. Tak, może jasne. Będzie taka delikatna poświata, nie? Ale w tamtym roku, czy 2 lata temu i w ogóle x lat temu robiłaś warkoczyki, nie? Tak, ale nie wiem, czy w tym roku zrobię. Dobra, to się zobaczy, chodź. To my idziemy. Zęby załatwione, że tak powiem, ale trzeba też o nie dbać. Jak wyjeżdżamy na wakacje, no trzeba też to zabezpieczyć. No i jestem bardzo ciekawa, jak u Michasi wyjdzie, no, ta odżywka farbująca. A może ty spróbujesz? No, na moich włosach chyba było bardziej był widać, różowy, nie? No. No, ale może u Ciebie też to złapię. No ja myślę, że Ty byś mogła spróbować. Nie, może najpierw Ty spróbuj, co? Może Ty. Tak? Taki test, no. Nie, no najpierw Ty, a potem zobaczymy, dobra? Tak. Teraz dzwonimy do taty i jedziemy na zakupy. My już właśnie przyjechaliśmy, teraz ja Was zabieram na zakupy. No i zaczęło się shopping. Tak, jesteśmy teraz na razie w pierwszym sklepie. Jeszcze do zwiedzenia mam tylko 2. A na czym Cię skupiasz? Nie wiem, t-shirty, spodenki? Bardziej jakoś t-shirty myślę. Jakaś tak? Bluza taka. Dobra, no to zobaczymy, co uda się wybrać. Kolory są. Widzę, że w Twoim stylu też kolory. Dobra, to szukamy. Ale fajne spodenki. Wow. Co tam ciekawego oglądasz? A, okulary spawacze, jak to nazywasz? Tak. Okulary spawacze? Bo już mam takie beżowe. Białe, nie? A nie masz białe? I białe, też mam. No właśnie, jeszcze są różowe okulary spawacze. Brązowe. Pokaż, jakie wybrałaś. Czarne chyba, chyba że to różowe. Teraz nie wiem, które lepsze. Moment, ostatnio mi się stać. O, teraz wyglądają super. Ale one by miały inny kształt, może przez ten kolor. No patrz, bo to trochę się różnią. No delikatniejsze są, dużo delikatniejsze. No. Czyli bierzesz czarne? Tak, czarny spawacz. Dobra. Ty, a co jeszcze wybrałaś ciekawego? Koszulkę czarną, bluzę i piżamę. Ja znowu dorwałem. Co tam ciekawego kupujecie? No zakupy kosmetyczne mamy. Ale fajna.
Plasterki to są takie. A co z tą twoją zmianą fryzury? A znaczy koloru? Widziałam taką jeszcze odżywkę i to jest jak mocniejszy kolor. Tak? Ale ja jednak... Dzisiaj robisz czy jutro? Dzisiaj. Znaczy, wiecie, nie wiem czy w niej zmieszać tej i tamtej, ale... Nie, zmieszać może nie. Nie, myśmy już postanowiły, że Michał się dzisiaj próbuje, testuje i zobaczymy, nie? Już tą odkładam i... To którą bierzesz? To już mam w domu ją. A masz w domu? A ty nie bierzesz? Nie, bo... A teraz ja mówisz silniejsza. Wzięła, no. Ale... Wziąć możesz, najwyżej na wczasach zrobisz, co za problem? To i tak już do iluś myć. No pewnie. Ja bym to brał. No i wyżej na twoich włosach przetestuję. A, na moich to i tak, słuchajcie. Kto te łapki zostawi? Jakoś szanujecie moje włosy, także dziękuję bardzo. Łapek nie ma farbowania, bo ja już czytałem taki komentarz u mnie na Instagramie, ktoś nawet napisał: Marek, nie ściemniaj z tym koloryzowaniem włosów, bo i tak nic nie robisz. A łapki są? Łapek nie ma, to nie ma kolorku. Ale nie ma tyle łapek, ile było. Jak po tym będą 4000, to farbujesz. A 4000, nawet 4 nie będzie, uwierz mi. No to jak będzie 1000. Bo szanuję moje, ja, no dwie łapki, twoja dwie i moja. Nie. Zostawcie tacie 10 tysięcy łapek w górę i farbuję wtedy włosy. No i chyba najważniejsze zakupy dzisiejszego dnia. No najważniejsze. Dla króliczków. Zapasy. Tak, ale powiem wam, że one bardzo lubią coś do chrupania. Najchętniej to by chrupały jakieś... To chyba nie, takich rzeczy nie lubią. Nie. Ale z tego już coś chociaż... I Macia, ona nam pokaże. A co to jest? To nie jest obrotny. Myślę, że Macia lubiłam groszek. Groszek? To trzeba im wziąć. Dobra, no. Jak się kończy, to trzeba uzupełnić, koniecznie. Grosz kiedyś lubił banana, ale... Ale patrzcie, to... Brzozy. Liście brzozy. Nie? Można spróbować. Tego jeszcze nie mieli. Ale wiecie, ostatnio Michasia kupiliśmy w tym sklepie co? A tunel. No i właśnie teraz zróbcie coś, w nim ciągle przebywam. Po prostu uwielbia go. To jest normalnie furora. To jest jego drugi dom. Tak. No. O, ja pamiętam, myśmy takie coś przywieźli królikowi. Z nadmorza. Gdzie to w ogóle jest? Właśnie, ja bym to kupił i róbcia wyczesać, bo Georgia to nie ma szans. Nie no, wiecie, Georgia jakby się nawet nie lubiłam po prostu się tulić. Tak. Ale w tym to sobie ich nie wyobrażam. Nie, ale nawet nie, to by była dla nich męczenie. Taką samą, no, miał. O, to uwielbiają też, nie Michasia? A to? Bierzemy. Pietruszka susza. A nie, to jest zwykła pietruszka. Co jeszcze? Ziołapka. A to mam świeżą. Michasia, poszukaj ziół podstawowych. Ja wiem, że panowie lubią tego typu rzeczy. Cykorie. Tak? Topinambur. Też, wrzucamy. Jaszka. A banan. Nie, mają jeszcze korzeń miszka. A co to za patyki? A, no. Daj Michasiu. I poszukaj ziół podstawowych. Pelet dla króliczków. Takie duże opakowanie. Opa. No. Wystarczy. Ja już właśnie wróciłam do domu i teraz wam pokażę, co kupiłam na mój wakacyjny wyjazd. No to jesteśmy bardzo ciekawi. Może też nie. Bo ja to jedynie co widziałem, to chyba to. I to okulary. Okulary już wczoraj już otworzyłam, ponieważ wczoraj szłam na spacer, a zapomniałam wziąć właśnie okularków. No więc wziąłam te i są fajne, powiem szczerze. No bardzo ładne, a ktoś tu się tłucze. Tłuczę się, bo ja już mam swoje walizki, a to są Michasiu twoje rzeczy do spakowania. Plecaczek wakacyjny, no musi być, no przecież musi być. Kiedyś tego kupiła? No, to już dawno. To już dawno leży. Słuchaj, bo o wakacjach to się myśli trochę wcześniej. Walizeczka, plecaczek musi być, taki podróżny, no bo jak idziemy gdzieś w teren, to trzeba coś zabrać ze sobą, nie? A tego pierwszy raz widzę. Mam nadzieję, że nie parasol. Ale plecak jest fajny. Wow, on ma nawet tu kieszonkę z tyłu? Tak. Jaki bajer, czekaj. Dwa, podwójny zamek. No. No w sumie bezpiecznie jest na plecach, tu, bo nikt ci nie zabierze. I nawet tu, a zobaczmy jeszcze no, w środku. No taka jest średnio bezpieczna, jeżeli chodzi o telefony, bo tu mi ktoś podejdzie, w tłumie już nie masz. Ale ja ci, i w ogóle tutaj fajnie jest wyściełany. I jeszcze nawet tutaj ma kieszo. No powiem ci, że bardzo fajny. Zakup życia. No zakup, ale nie fajny, bo właśnie z tyłu ma kieszonkę. Ale jest fajny, bo taki wakacyjny. No to... Właśnie. No właśnie, bo tym trzeba. Dobra, tego na chwilę przymierzysz i pokażę, co jeszcze ciekawego. Klamy do włosów. Tak, no tych klamy to już jest chyba pół mieszkania. Nie pół mieszkania. No jak to było pół mieszkania, no to ty już przesadzasz, naprawdę. Ty to już masz... Ale ładna sukienka. No nie jest sukienka, to jest piżama. Piżama? No. A co? A ja myślę, że to sukienka jest wakacyjna. Ale fajna, kolorowa, no, super. To, jak to jest ten, kolorowy ptak, o. Ej, a czy ja tam dobrze widzę, to jest Garfield? Chyba tak. No to jest Garfield. No ładne, bardzo ładne. Bardzo ładna. Taka. No, no to super. Czyli piżama na wyjazd jest. Tak. To najważniejsze i plecak. Skarpetki wysokie.
No, a no. Wysokie? A dlaczego wysokie? No, bo już były nóżki obtarte. No, już mnie właśnie, bo ostatnio zażonowe buty mnie lekko obtarły, ale to jakoś tak nigdy nie miałam w ostatnich butach. No i właśnie, to jest dobra rada. Zawsze na wyjazdy bierzcie buty, które już macie sprawdzone i w których chodziliście. Nigdy nowych, bo na pewno piętka będzie... obciachana. Nie! Marcheweczka. Ale na szczęście ty już teraz będziesz dobra, miała... Dobra, co jeszcze ciekawego? Dalej, teraz bluzy. No, tego to dużo powinnaś kupić, bo zapowiada się piękne lato. Nie no, bez ale wczoraj przesady. Było ładnie. Wczoraj. Taka bluza. Ale fajna. Bardzo ładna. No. Stay present. No, bardzo fajna. No i powiem ci, że cena nawet spoko, 39,98 no. 39. No bo Marek, zaczęły się już jakieś wyprzedaże. Ja wiem, też. Bo sam sobie kupiłem koszulki na wyprzedaży. Właśnie, to może pokażesz, ale to na swoim może vlogu. No pokażę, pokażę. Była, o, dobry pomysł. Tu jeszcze taka bluza rozpinana, właśnie taka szara. A ta ile kosztowała? Normalna cena czy też była przycena? Nie, czekaj, zaraz zobaczymy. Ale świetnie, że mi przypomniałaś, właśnie muszę też zabrać ze sobą bluzę rozpinaną. No koniecznie. To jest dobry... nie, to jest ale w ogóle praktyczne. 39 zł. No to też nie. Jakie jakieś taką miałam taką, pamiętam, beżową. Ale chwila, ty miałaś podobno kupioną na wyjazd na ten, ja miałam kiedyś taką szkolną. Beżową. Ale właśnie też ten sam stypień, po prostu potem miałam całą taką bluzkę właśnie takich... ale właśnie twoja jedna bluza, druga, dwie są w praniu. I za chwilę ci je dam, tak. Jak dobra. Się wysuszą. Co jeszcze? Teraz bluzki. Ale chwila, ta wygląda koszulka podobnie jak to, jak ta bluza. Albo nie, to nie jest komplet. Nie. To jest taka czarna. A, czarna musi być. Czarna. Ale fajna, to jest mój kolor. No ja nie lubię czarnego pojęcia. Do tego białe spodenki, jasne jakieś i fajna stylówka. I ten super plecak. Patrz jak on będzie się fajnie odznaczał na czarnym, nie? No. Super. Dobra, jakie jeszcze? No teraz to już takie myślę, że kolory twoje. No to jest konkret, to jest konkret. Chociaż nie moje kolory, bo to takie no takie ciemniejsze. Bardzo ładna, ale super. No ładna. Świetna. No ale to widzisz, to nie trzeba mieć czarny, tak jak... No ale nie, Marek, to już lepszy idzie. Każdy ma swój styl. Ty jesteś kolor, a Michasia inaczej. Michasia to nabrała kolor. Taka... O, ta 19 zł kosztowała? No, no też kosztanie. Przecena, nie? Bo jest taka metka. Tam? Nie, tamta już akurat nie. Ta w normalnej cenie. Tak. No ta bardzo więc ładna, zielona. Bardzo fajna, no. Nadzieja. Taka że zielona. Będzie lato, słońce i pogoda. No, nie wiadomo, ciekawe jaka będzie właśnie, bo my już jutro wyjeżdżamy. Tak, my już wyjeżdżamy jutro i zapowiada się piękna pogoda, ale białe niebo. Właśnie trzeba się sprawdzić, tu jest taka. Ja, ta też mi się podoba. No ale podobna jest trochę do tej bluzy, ja uważam. Tylko tam były grzybki, a tu są Marek, jakieś te, ale kolory. No tu są takie, no słoneczne. Nie są słoneczniki. No nie, kwiatki. To są jakieś kwiatki. Nie, to są jakieś kwiatki. A tu są grzybki, ale są grzybki, bardzo podoba kolorystyka, takie brązy. Dobra, Marek, ale wiecie co ja wam powiem? Ja jeszcze kilka lat temu sama kupowałam Michasi ciuchy, a teraz nie, no ona sorry. To już robi samodzielnie. I jeszcze taka, o. O, ta jest super. Ona ma tutaj takie, nie? Takie... Coś, ale taki tight, no nie tight, takie przejścia. Takie, nie, no, są, takie naprasowane, nie naprasowane. A ta była w jakiej cenie? Normalnej? Ta czy była też, nie, też na promocji. Aha, ile? 20? 29. Aha, 29. No, bardzo fajna. No. No ale myślę, że do tego jeszcze musisz coś dobrać, nie? Jakieś t-shirty jeszcze. No chyba to za mało, jak no, na tyle taki długi okres. No bo trochę dłuższe mamy wyjeżdżać. Wiesz, że ja biorę koszulek? Ile? Chyba z 20 co najmniej. Oszalałeś? Ja muszę być kolorowy 3 razy dziennie na koszulkę. No kolorowy tak, codziennie rano, wieczorem i po południu jeszcze. No to ja nie wiem, Marek, czy ty się zmieścisz do naszej walizki. Ja zawsze na wakacje mam jedną walizkę, o. A wy się pakujecie i ty masz to na te 3 miasta? Tak, no niestety, no. A ja wam, słuchajcie, pokażę moje koszulki, żeby nie było. Tu jest mały bałaganik, ale proszę cię. O, no, przytrzymaj. Ale... czy ta nie jest piękna? Kolory, no. Nie, no to jest marka. Muszę z światła. Nie, tu światła nie ma. Jest? Dać. O. Jest. Dobra. To jest takie. Takie. No to jest kolor. Ale nie nasz styl, nie Misia. Nie, no no. Tu zieleń piękna. Przecież gdzie tu takie kolory? Żółć, pomarańcz. No. A jaką dzisiaj masz, no? No dzisiaj mam lekko spraną, ale spoko. Dalej, no to już nie jest taki. Nie, ta nie, ta to już nawet mówię u mnie, że ta jest średnia, ale ale też jest fajna. Klimaty morskie, nie? No, właśnie. Jest pirat, statek, wszystko jest to, co trzeba. No ta ma też kolor. Ale ty taką chyba masz. Mnie się podobną. Taką samą. No to będę miał drugą taką samą. Muszę to sprawdzić. Nie, ale... piękne kolory. No i jeszcze teraz ostatnio tam widziałam. Ale... to już też nie jest taki chyba kolor.
Nie, to jest też taka zieleń, stonowane. Ale ty mówiłeś, że nie lubisz właśnie takich zieleni. No, ale spoko, może być. Duży rozmiar może być. Więc co? To jest wszystko, co właśnie kupiłam. Plus twoje koszulki, które szybko zaleźć widzą. No i ja się teraz zabieram za farbowanie włosów. Drugie podejście? No, tylko nie wiem, odżywką, czy... Farbę? No. No farbą jakbyś po... Ale to w ten roku miałam... No i co? Kasia, bardzo podobna jest ta koszulka, czy taka sama? Ale trochę inny układ. Bo ta jest prana. Ale inny układ, no. Z tu czego? Nie ma tej twarzy na to przykład. To jest tu na przykład. No, no i co? Dobra, niech ci będzie, ale... Ale dzięki temu wezmę dwie, niby takie same, a różne. Dobra. A słyszałeś, że Michaśka włosy ci się robi? Przed wyjazdem? Właśnie nie umiem się doczekać. Tylko teraz było... O, to chodźmy, że mi pokażę. No. Co znowu? No w tamtym roku właśnie robiłam farbą i miałam taką tylko po świecie, więc ja w tym roku bym jednak już niczego nie robiłam tą farbą. Nie robisz tą farbą? Nie no, farba ja uważam, że jest dużo mocniejsza. Bo mam właśnie taką. Ach to? Ale ty kupiłaś jeszcze jedno wczoraj. No ale to bo co przez wczoraj kupiłam. O, ona ma taki kolor. Aha. Ja nie wiem, czy to złapię. No i... A tu jest ta farba? O, nie, to... Nie, to jest to, co kupiłaś wczoraj? A to jest ta farba. Mhm, no farba, kolor, a to nie, no u ciebie taki kolor, że... Nie, ale u niej by wyszedł taki kolor. Jak Stosia miała w tamtym taka roku. Taka poświata, może, ale... No to chyba, nie. Że wiecie, no, ja właśnie chciałam... A nie chcesz tej farby? Słuchajcie, ja ci powiem jedno, że ja uważam, że te odżywki znowu nie złapią. A ja uważam, że mogą złapać. Tak? Ale to ja mogę inną, widziałem tu wysoki pogłos. Ja myślę, że możemy taką jakąś podmiankę zrobić pod swój szampon i damy farbę. Chciałabyś. Nie. Ale to no... ten temat był przerabiany 10 razy. No to jak będziesz gotowa, to no jak ostatnio zawołaj i wtedy... Będzie efekt możliwe, że taki jak ostatnio. No ja zakładam, że będzie... Dajcie znać w komentarzu, co myślicie? Czy będą włosy tak jak teraz, czy nie będzie efektu? O, jak będziesz miała nałożone, cię pokaż. O. O, jestem ciekawy. Na razie nałożyłam. No powiem ci, ty się z bardziej... No właśnie zauważyłam, że ręce koszulka z... A to się zbierze? Raczej tak, no tak, bo to nie jest farba. Nie? Odwróć się. Jeszcze raz się odwróć. Trzyma? Jak długo? To chyba... Nie, 15 minut. Nie no, taką odżywkę, no to żeby to troszeczkę ale tam... Ale to nie zafarbuje. Tak? A mogłaś... No to na czasach najpierw nałożysz sobie tą drugą, co kupiłaś to wczoraj. No. Ja sobie też nałożę. Ja myślę... No, u ciebie to by poszło. No, u ciebie byłby efekt. Tak? No. No ale ja nie mam aż takich jasnych. Ale masz jaśniejsze niż Michasia. No na pewno. Nie, Michasia, nie. Ale by było fajnie. Ale wiecie, jakie widziałam właśnie na tamtej? Ty masz szyję bardziej różową niż te włosy. Dobra. Chociaż powiem ci w kamerze, poświata okej, okay, pokaż się tutaj. No jest, że tutaj patrzcie, jakie jest na takich nosiwych włosach, jaki ładny różowy. No Marek. No nie wiem. No ja mogę zafarbować, no pewnie, tobie. Nie, weźmiemy te odżywki ze sobą. Tak, to tą trzeba zabrać. No to od razu jej nie ta nie, ta nie, jest ta nie. Chociaż nie wiem, no jakby. Ja biorę dwie. No może, tak? Mhm. No jakby co, to ja sobie farbnę, nie? No a po ilu to się zmywa? Ja na początku nałożyłam tą, tak? Na początku odrzuciłam tylko odrobinę. Na pierwszy pas, ale stwierdziłam, że wolę już tą dać. A czemu? Ta jest mocniejsza. A ja wolałam tą na razie. A nie, bo ona sama troszeczkę, no. No, więc spłuczę to po kilku minutach i zobaczymy, jaki będzie efekt. A kto wie, może kiedyś ty zafarbujesz te włosy. Może. No ja to byłoby na pewno widoczne. No, ja myślę, że to by był piękny efekt. Piękny. Myślisz? No, cudowny. Ja nie wiem, jak tu stajesz, żeby było widać ten twój róż na tych włosach. Może tam byś no już lepiej. A tam popatrz? Nie, tam. Aha. No, tu by bardziej, nie? No, tak... bo nie wiem. Dobra, zobaczymy. No i? No i nie wiadomo. No i nie ma. No i nie ma, no. Jest. Skóra ci zafarbowała, no, tu na różowo. I mi ręce. I ręce. I wszystko zafarbowało, tylko nie było. Ale powiem ci, po świata chyba jest. No. Ja tu widzę. Nie ma jakiegoś szału, ale jest lepiej niż ale było. Nawet nie... Ale tu ja też widzę. Delikatnie jest. I skóra zafarbowała na różowo. Ale to jest nic. Ty masz nawet brwi na różowo zafarbowane, koleżanko. Wszystko zafarbowało, tylko nieco włosy. Ale ja ci... Nie, właśnie... Ale taka poświata, ale jak one ci wyschną troszeczkę, możesz to być pod słońce. Mówię ci, jak jeszcze sobie na wyjeździe zrobisz tą drugą tubką... No i ja myślę teraz ty, no jak widzę cię stoją... Jak widzę cię stoją, nie wiem... 5000 łapek, to farbujesz ty do płotu. Ale pod tym filmem. Tak, pod tym filmem, gdzie 5000, to farbujesz. Dobrze, na wyjeździe farbuję włosy.
Teraz czas na suszenie, a potem na pakowanie. Na suszenie i na pakowanie i... Jedziemy. Jedziemy.